Cześć kochani, to ja Wojtek Pietraszek, na żywo z mojego studia, szybki test gitarki Chord X2. No patrzajcie jak ona wygląda najpierw, nie? Piękny sprzęt, główeczka taka. Piękny, piękny. Dwa humbuckery, głośność, barwa, przełącznik trójpozycyjny. Dobra, sprawdzamy jak to brzmi. Firma Chord to taka firma, która często jest poruszana na różnych forach. Na naszej grupie Rock Day też jest często poruszany temat gitar firmy Chord. Tu akurat mam okazję pokazać Wam model X2. Kolor blue. Nie wiem jak dokładnie producent nazywa. W każdym razie to jest X2. Kanał czysty. Przetwornik przy mosteczku. Teraz bez zmiany pieca przy gryfusiu przetwornik. A teraz oba naraz w pozycji środkowej. Akurat strunki są świeżusieńkie firmy Dunlop 942. Słychać piękno tych nowych strunek. I teraz tak, przy mostku, przy gryfie i po środku. Teraz barwę daję na minimum i przy mostku, przy gryfie i po środku. Teraz daję barwę, no tak mniej więcej po środku, no trudno to określić. Tak mniej więcej takie ustawienie pośrodkowe. Przy mostku, przy gryfie i po środku. No brzmi cudownie, ale to co my najbardziej lubimy z racji tego, że konstrukcja, no dwa humbuckery, no to można powiedzieć do rżnięcia metalu, to damy na przesterek. Uwaga, kutasimy. Jest brzmienie takie ostre, wyraziste. Przełącznik przy mostku oczywiście na maksa obie gałeczki. I brzmi.
A zobaczmy teraz, jak to brzmi przy gryfie. Teraz po środeczku. Znowu przy mostku. Tak więc widzicie, tutaj pieca nie zmieniałem w żadnych tych ustawieniach. Oczywiście mogę troszeczkę podrasować samo to brzmienie. Na przykład no, zmniejszę chociażby w gitarze troszeczkę barwę. No to zobaczymy teraz. Teraz daję na minimum barwę. Jest trochę przymulone, no jak w każdej gitarze. Teraz znowu na maksa. A zobaczymy, na przykład dam mniej przesteru. Klasycznie, fajnie. Teraz powrotem na przesterku. No na przykład jak zmniejszę midla troszeczkę. Jest zdecydowanie bardziej teraz takie skompresowane i takie ciemniejsze. Też fajne według mnie. Thank you.
Dobra, ja mógłbym tak w nieskończoność grać. W każdym razie Korcik X2, fajna.